W sprawozdaniu działalności zarządu przeczytałam, że ma być porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy województwem śląskim a stanem Nevada. Panie marszałku, ja mam takie pytanie. Dlaczego akurat Nevada? Nie wiem, czy państwo wiecie, ale ten stan jest położony w zachodniej części Stanów Zjednoczonych i jest najrzadziej zaludniony i cechuje się przede wszystkim górzystym krajobrazem. Przeważa tu klimat pustynno-stepowy. Ponad połowa tej ludności mieszka w Las Vegas. I co mnie zdziwiło, szanowni państwo, że zarząd tak naprawdę prawicowy podejmuje współpracę z Nevadą, która jest jednym z najbardziej liberalnych stanów. Najsłynniejszym przykładem jest przede wszystkim zminimalizowanie formalności przy zawieraniu małżeństwa, zalegalizowanie hazardu i prostytucji i prawo rozwodowe także jest najbardziej liberalne w całych Stanach Zjednoczonych. Dlatego, panie marszałku, mam takie pytanie. Jakie korzyści mieszkańcy województwa śląskiego będą miały ze współpracy z Nevadą? I dlaczego akurat jest to Nevada, a nie Kalifornia czy Nowy Jork? No i kiedy, panie marszałku, wybiera się pan z panem wicemarszałkiem Kałużą do Las Vegas? Dziękuję.